Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ci, którzy oglądają No Place Like Home, wiedzą, że miałam problem z nagraniem. I mam nadzieję, że teraz ten problem się nie powtórzy i że Morcio nie będzie mi przeszkadzał. Chodź, Morciu, przywitasz się. Tak. Dzisiaj z nami jest Morcio, przystojniak, malutki, ale idź, baw się. No, ogólnie z tym problemem to chodzi o to, że czasem tak jakby mój komputer nie wyrabiał i kiedy kończę nagrywanie, klikam na OBS-ie zatrzymaj nagrywanie, to się bardzo długo zatrzymuje i wtedy ten film wygląda tak, że na samym początku jest płynny, normalny, a pod koniec robi się taki bardzo klatkujący, że dosłownie jest jedna klatka na minutę praktycznie. No cóż, dobra. Ale co tam u moich simów? Bo już nie pamiętam. Dobra, Mortimer jest głodny i śpiący. Cornelia. A w sumie tylko pęcherz. O! Gwidonowi higiena siada. Jeszcze zerknę. No już starzeją się nam. Dobra. Będziemy próbowali coś działać. Jak się koty czują? Tak, no koty muszą trochę odpocząć i kontakty mają niskie. A chyba Kościlda się zbagowała, bo kurde, ciągle nie ten. Ciągle stoi w jednym miejscu i nic nie robi. Dobra, ty jesteś najmniej śpiąca, to odeślasz Kościldę. Morty znowu przyszedł na kolanka. Pokaż się. O tak, tutaj. Tutaj Morty. Tutaj Morty. Okej, Cornelia już powoli wstaje. A ty jak wstaniesz, to się umyj. Co to się dzieje tutaj? Kto to w ogóle jest? Dave Ramsey i Pelagia Zadek. No dobra, to troszkę dziwne. Okej. Jak tam roślinki nasze? Trzeba będzie się nimi zaopiekować. O, to jest właśnie powiadomienie z moda. Parę osób się pytało, jak zrobiłam to, żeby mi Simsy trójka w miarę dobrze działały. Wiecie co? Już dokładnie nie pamiętam, jakie to były mody, ale weszłam na Dotsim i tam na forum był wątek właśnie, jak uruchomić trójkę tak w miarę sensownie i ktoś tam polecił po prostu. I ktoś tam polecił różne mody i no, zerknijcie sobie, jeżeli chcecie. Może jak będę pamiętać, to sama wstawię link. Miałeś się wykąpać, gościu. Dobrze, a ty co byś mogła robić? To w sumie też. To idź do drugiej łazienki. A, i czytałam co do emerytury. On zmienił zawód, więc on pewnie kilka dni będzie musiał chodzić do pracy i dopiero wtedy będzie mógł pójść na emeryturę. Tak, to niestety mu nie dadzą. Także niedobrze zrobiłam, że wiecie, rzuciłam robotę wtedy. Za mało poprawy umiejętności. Dobra, a lekcję odrobiłaś? To odrób lekcję. Niedługo będzie jego bal, ten, jak to się nazywa, studniówkowy. No właśnie, jak długo jeszcze Mortimer będzie nastolatkiem? Jeszcze 5 dni. To jeszcze troszkę. Ale jak już skończy być nastolatkiem, to wyprawię mu ślub z Bellą i postaramy się o Kassandrę i jeżeli ci o tam nam dożyją, no to przejdziemy do The Sims 1. Okej, mam dwie turówki. Dobra, użyźnij ogród. Rumianek. Tu nie wiem, co rośnie. Tu też jeszcze nie wiem, co rośnie. I tu nie wiem, co rośnie. Także... Kiedy ta zima się kończy? No ile ja ustawiłam w ogóle? Aha, 4 dni, aż nadejdzie wiosna, czyli to jest tydzień. O, o jak uroczo. Gwidon. Dobrze. O, kontaktów ci brakuje, tak? Gwidon, masz troszkę czasu. O, świnki wariują. Masz troszkę czasu, to weź się tam tym kotem trochę zajmij, co? Miejcie dobre relacje. On jest samotny. Świnki mi się kłócą, ząbkami tak robią. Małe zasrańce, kochane. Baw się, ścigaj, szczotkuj.
Jeszcze raz się baw. Dobrze. A ty co? Bałwana poszła ślepić? Rosiaczki, co się stało? Nie wiem, co im tam odwala. Stoją naprzeciwko siebie i kwikają. Okej. W sumie jest następny dzień, to Cornelio polecę tam na zakupy tutaj. Zobaczymy, czy się asortyment zmienił. W sumie jeszcze jest tylko tu szansa i tutaj jest jeszcze szansa na tą roślinkę życia. Jak ją będziemy... Nie jeździ na łyżwach, dziewczyno! Jak ją będziemy mieli, to czytałam właśnie, że zjedzenie każdej to przedłuża życie o jeden dzień, więc też może pomóc. A dobra, do pracy jedziesz, to jedź do pracy. A ty nie masz dzisiaj szkoły, tak? Dobrze, to Mortimerem spróbujemy zrobić te lepsze jedzenie dla kota. Może z wołowiny teraz. A, jeszcze rachunki. Okej. Ty pracuj ciężko i każdego dnia będziemy sprawdzać, czy może się zwolnić. Okej. A Cornelia? Co ty tutaj masz, co? Aha, kup trzeba kliknąć, dobra. Okej, nie ma tego w sumie. Ale to rozwija szybciej umiejętności, to kupię. I jeszcze jedna rzecz, którą widzę, znaczy zrobiłam na potrzeby ostatniego filmu z trójki, bo chciałam, żeby mi duchy częściej chodziły i ustawiłam pełnię częściej. A w sumie to Cornelia najpierw zjedz. A potem jeszcze ryby połowisz. Dobra, ty w pracy, a ty robisz to jedzenie dla zwierzaków? Chyba tak. Napełnij wybornym jedzeniem. Okej, wraca. Dobrze. Co ty chcesz zrobić? Porozmawiać z Bellą? Może w sumie ją odwiedź. Chyba, że ona też tak jak ostatnio było, że była w szkole, mimo że był ten dzień śniegu czy jakoś tak. Menelaoskowi brakuje drapania. To idź i podrap drapak. Ty jak już wróciłaś, to coś zjedz. Jak skończysz, to skorzystaj z toalety. I lecimy łowić ryby jeszcze. Który ty masz poziom? Okej, szósty, czyli już zaraz będzie siódmy poziom. Tak. Podejdziesz tutaj. Jak już tam podejdziesz, to wypij ten eliksir silnego oświecenia. Tak, to jest z fontanny młodości. To na razie jeszcze trzymamy. Okej, co? Dokumenty do kryjówki przestępczej przed upływem czasu. No dobra. A ty już skończyłeś pracę? Nie, jeszcze nie. Jest tylko porzuć pracę. To jeszcze nie. Okej, a kryjówka przestępcza jest tu? Nie, tu jest straż pożarna. Ojej. Tutaj. Aha, ty wypiłaś to zanim poszłaś. No tak, mogłam się tego domyślić. Niedobrze. No ale tak czy siak wędkuj tutaj. O, no i tak pewnie dopiero jak ten, jak zacznie się uczyć umiejętności. Ty to... nie zjadłaś? Ojejku, no nic, to nie jest ważne. Zobaczymy, co będzie, jak wyjdzie z pracy. Czy już może iść na emeryturę? Nie, jeszcze zobaczymy na komórce, czy będzie miał coś takiego. Nie, nie ma jeszcze. Dobra. O, widzę, że już rozstawili te wszystkie atrakcje na zimę. W ogóle dzisiaj będę nagrywać, tylko nie wiem, czy mi się uda, czy zdążę ze wszystkim. Czemu nie łowisz ryb? Łów te ryby. Dobra, to idź i coś zjedz, a potem będziesz łowić ryby, okej? Okay? Jedz tutaj, tak. Ale potem masz mi łowić ryby. Tu jest nawet fajne miejsce na to. Gwidon już tu wchodzi, a co u Mortimera? Odrabiasz lekcję, dobra. Jak on się coś niezbyt dobrze czuje. Co tu się dzieje? Kto się tu bije? Okej, okay, znowu się coś zbugowało, ale Menelaos bił się z... O, z wiewiórką. Ślicznie, Menelaosku. Zdolny z ciebie chłopiec.
Dobrze, to dalej mi tu poluj, ok? Idź na cmentarz polować. Tutaj. Zaczaj się na ofiarę. No, on ma dość spoko potrzeby. Ok, Kornelia już je. Tak. Ok, to Gwidon dostał podwyżkę. I który ty masz już poziom gotowania? 9. No to idź i gotuj. Jak już trochę pogotujesz, to może będziesz miał 10 poziom. A podaj lunch. O, wegetariańskie chili. Potem jeszcze podaj chińską przekąskę. Ok. A ty już tam kończ z tym jedzeniem. Już starczy, ile można. W ogóle fajnie, bo czasem się da podejrzeć, co tam niby w środku jest. Przynajmniej w szkole się dało. Połowisz te ryby w końcu? Dobra, to tak do następnego poziomu spróbuj. Chociaż widzę, że jesteś mega zmęczona, więc... Ok, co się stało? Histeryzuj. Z jakiego powodu chcesz histeryzować, co? Co ci tu nie pasuje? Aha, jest brudno. No jest. Sprzątaj w takim razie, no. A, już wiem, Kościlda. Kościlda wezwiemy. Jak już się wykąpiesz, to obudź ją. Okej, okay, Kornelia w miarę dobrze sobie radzi. Idziesz do tej Kościldy, czy nie? Okej, okay, a jak twoje umiejętności? Aż jej się powoli zimno robi. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze dzisiaj nabić jej tą siódmy poziom. O, meduza. Okej, okay, Morty, to ty zjedz po prostu resztki jakieś. A ty możesz skończyć to gotować. Oj, nie posprzątaj tylko. A już w sumie masz, gotuj dalej. Dobra, chińska przekąska. Do lodówki. No już Kornelia prawie zdobyła ten swój siódmy poziom gotowania. Mamy siódmy poziom, super. To wracaj do domu. Już wystarczy wędkowania. I teraz będzie mogła... Nie robo ryba, tylko o, ryba śmierci. Jak wróci do domu, to niech sobie przeczyta i może iść spać. I wtedy dowiemy się, na co się łowi rybę śmierci. Nie wiem, może się mylę, ale coś mi mówi, że czosnek. Kiedyś właśnie na samym początku, jak grałam w Simsy 3, to starałam się wszystko, wiecie... O, tak, na pewno będziesz miał 10 poziom. Dzikie okonia. O nie, Menelaos ma pchły. Dobra, gdzie jest Menelaosek? Poszedł spać. A czemu ty śpisz na ławce, kiciu? Dobra, jak się pozbyć pchał? Może trzeba go wykąpać. Ty już poszedłeś spać, ty kończysz gotować. To jak będziesz kończył go gotować, to no, Menelaos wróci do domu i go wykąpiemy. Taki mam plan. O, Kornelia już czyta. O nie roborybie, tylko o tej rybie. Że śpi? Ty, Gwidonie, kończ gotowanie i wykąp kiciusia. A kiciuś dopiero wraca. A jak się czuje Hekuba? O, kontakty ma niewiele. Dobra. To w takim razie Hekubę jeszcze troszeczkę będziemy zabawiać. Okej, okay, jakie on ma kontakty z kotami? Gdzie to będzie? Dom. A, słabe. O nic, trzeba będzie nad tym troszkę popracować. Dobrze, i trzeba wykąpać kiciusia. Wykąp zwierzaka Menelaos. O, dość długo się ta książka czyta. Myślałam, że szybciej. O, biedny. Pchałki kotu przeszkadzają. Dobrze, już nie baw się z nią. Oj, nie to skasowałam, co trzeba. Dobra, wykąp Menelaoska. No a, jak grałam pierwszy raz w 3, to właśnie kolekcje wszystkie próbowałam zebrać. Okej, okay. Menelaosik już jest wykąpany, już pchałki nie przeszkadzają, tak? To dobrze. To idź drapać. Co, Kornelia, gotujesz? Okej, okay, o 2 poziomy i podskoczyło gotowanie. Może to przez ten eliksir, może on nie przyspieszał, wiecie. Przeczytałaś już o rybie śmierci? Wędkowanie binarne. Zaraz, jakoś to się dało podejrzeć. Chwila. Powinno się pojawić, że przynęta jest znana, ale nie, to ona musiała tego nie przeczytać do końca. Widocznie już była śpiąca. To w takim razie, gdzie odłożyła książkę? Mam nadzieję, że nie będę musiała nowej kupywać, bo kurde, nie będę wiedziała, gdzie ona jest. A, nie, dobra, jest tutaj. Okej. Okay.
Dobrze, to ona niech śpi. Ty, że tam nie gotuj, ale zjedz coś. I możesz iść spać. No i ten dzień dobiega końca, więc ja zapisuję grę i wyłączam sobie nagrywanie na chwilę, bo jak będę miała, wiecie, w mniejszych porcjach, to może mi się ten... nie zepsuć. Kurde, powinnam nadpisać, czy zapisać na nowym save'ie, nie nadpisać. Także ja się na chwilę wyłączam i widzimy się, jak Simowie się obudzą. Okej, teraz patrzcie, jak ten mod działa. Liczba usuniętych pojazdów 1389. I to przez jeden dzień, bo on zawsze o 3 w nocy czyści tak jakby wszystko, co jest nie tak. Zobaczmy, czy już wiadomo, co tu rośnie. Nie. O, to jest cebula. Ja myślałam, że jest 2 razy turówka. No nic. No ślicznie. Dobra, oni jeszcze nie wstali, także no wrócę, jak wstaną. O, Gwidon otrzymał premię świąteczną. Aha, tak. Przyszedł, to jest ten ojciec Corneli, odegrał swoją śmierć, oni wszyscy się obudzili. Idźcie spać, to nic ważnego. A ty czemu ciągle masz uszka smutne, co? O, nie lubi kąpanka. No jak większość kotów nie lubi kąpanka. Chcesz obwąchać Gwidona, dobrze. Jak tam Hekuba? Dobra. Mortimer się obudził, kazałam mu pranie zrobić. Urządzić przyjęcie z prezentami, chcesz? Nie lubię przyjęć, mordo. O, ty już wstałeś? Przecież ty jesteś śpiący strasznie. Oj, słabo. W pracy się będzie źle czuł. No dajesz, Mortimer. Tak, wiem. Niedługo skończy szkołę. Krzak upiornego chili. Który to jest krzak upiornego chili? Pewnie to. Tak, tak. Dobra, to jeszcze nie wiadomo co... Aha, płonące owoce, czyli na razie nam się nie poszczęściło. Jeszcze może to być, bo z tego to nic niestety. Dobra, jak Cornelia wstanie, to niech tam się... A Gwidon ma na kiedy do pracy? A, dobra, dzisiaj ma wolne. To dobrze. To bardzo dobrze, bo odeśpi sobie przynajmniej. O, jak Kiciu śpiewa pięknie. To Hekuba tak śpiewa. O, Kościelda widać lubi koty. No, a jak wam się podoba Kościelda w czwórce? Ma trochę grzeczniejszy strój, nie wiem, czy zauważyliście. Myślę, że jak Cornelia się obudzi... A, jeszcze trzeba jej dać coś jeść. Fajnie by było, jakby prognozę pogody sprawdziła. Bo mam nadzieję, że ta zima w końcu puści. To chyba w gazecie można było sprawdzić, tak? Gdzie te gazety nam rzucają? I na pewno na telewizorze, ale ona chyba nie ma telewizora. O, znowu są rachunki. Kurde, słabo. Stefan! Ciąg za... O nie! Stefana nie ma. Nawet nie zauważyłam. Wybacz, Stefanie. Mam nadzieję, że było ci z nami dobrze. Teraz mi smutno, że Stefan odszedł. A właśnie zobaczę, czy Menelaos nie ma jakiegoś zwierzaka. Ma. To ty tego zwierzaka gdzieś upuść, dobrze? Bo on ci w ekwipunku nie odszedł. Okej. A można w ogóle pod lodem łowić, czy nie? Nie można. A, i ty, koleżanko, doczytaj książkę o tej rybie. Jeny, czemu ty idziesz myć ręce w ogóle do łazienki na dole? Ja nie mogę, mnie to tak wkurza w simach czasami. Okej, ty już się wyspałeś. Prawie, ale dobra, oni mają iść do tej samej łazienki chyba, więc
Nie będę na razie go budzić. Niech ona się tam spokojnie umyje. Dobra, co z tobą zrobić, Mortimer? Kiedy ty masz w ogóle ten... Zadzwoń do... O, jaką okazję? Co ja zrobiłam? Już nie pamiętam. To pewnie było w poprzednim odcinku. Ale pogadaj sobie z Bellą. Dawno nie gadaliście. Menelaos świnkę morską złapał. Czekajcie, zaraz też złapię świnkę morską. Wow, popatrzcie, ja też złapałam świnkę morską. To Lunka. O, jaka urocza dziewczynka z niej. Tak, Lunka jest naszą śliczną dziewczynką. Jedyne zwierzę dziewczynka w domu. Ale muszę wam powiedzieć, że to ona, że tak powiem, nosi spodnie w tym domu. Bo jak umówiliśmy Artusia na kastrację, to pan doktor na początku tak na niego patrzył, mówi, to na pewno jest chłopiec? Nie? Ale potem się przyjrzał i mówi, o, faktycznie, jest. Mówi, no, natura go dość skąpo obdarzyła. O, biedaczek malutki, śmiech. O, ojku, ty jesteś samotny. Kiciu, wracaj do domu, zaraz ktoś cię zabawi. Chodź. Także ty już nie poluj. Już nie trzeba. A jak tam nasza hekubcia? O. Czuję się kochana. Jak czujesz się kochana, to dobrze. Twój brat też zaraz będzie czuł się kochany. Wracaj do domu. Wracaj do domu, Kiciusiu. A, no to może ja kupię im mały telewizor, żeby tam oni mogli sobie podejrzeć prognozę pogody. O, tu postawię, przed fotelami. Dobra, tak szczerze, to ja wiem, że to nie jest najlepszy telewizor, jaki może być. Ale pasuje mi bardziej do wystroju wnętrza, więc już niech tak będzie. I sprawdź pogodę. Dobra, co tam u ciebie? Sprawdzę, czy możesz przejść na emeryturę. Praca i oferty... Nope, nie ma. Dobra, to w takim razie... O, widzę, że tam się kran zepsuł. To w takim razie leć i... Spróbujesz kupić ten eliksirki, jakieś fajne. Leć. Dobra. Co tam u ciebie? Miałeś do Belli dzwonić. Dzwoniłeś do Belli? Spróbujmy zadzwonić do niej. Wciąż jej stroju nie zmieniłam. Dobra, jak tam się hajdną, to zmienię im strój. Menelaos powrócił? Tak. Jest Menelaos. Ty masz jeszcze zajęcie? Masz zajęcie. Ty jak zadzwonisz do Belli, no to tak, pochwal za to, że jest łowcą. Co jeszcze? O, możemy kazać mu coś złapać. Ale to za chwilę. Najpierw go troszeczkę zaopiekujemy. Opieka szczotkuj i wtedy możesz mu powiedzieć, żeby coś złapał. Okej? Dobra. Ty się ucz. A ty już jesteś na miejscu? Nie, dopiero idziesz. Dobra. Każdy ma coś do zrobienia. Okej, czy mamy jakiś nowy? Znowu flakonik oświecenia. I co jeszcze? Kloner. Okej, okay, klon Sima. Może zamienimy w wampira? Nie. Nie, to oni nie byli wampirami w jedynce. Była tylko jedna wampirzyca. Wezmę to, kupię sobie tego klona Sima. Zobaczymy. Dobra, wracaj do domu. Teraz ty. No, dziwne miejsce trochę wybrałaś na czytanie. Nie wiem, czy nie jest ci za zimno. I właściwie nie wiem, ile jeszcze. O, jeszcze troszkę jej zostało. Nie, nie będę się bawić w malowanie obrazów teraz. Co? Dalej masz kiepskie kontakty? Dlaczego? Ej, Mortimer. O co, come on, czemu się nie bawisz z kotem? Jeszcze ci go zabierze opieka społeczna. Chcesz tego? A. I jak już tam tego się ogarniesz troszkę, Cornelio droga, to zaopiekuj się ogródkiem swoim.
Okej. Okay. Przypalone tosty, świetnie. Znaczy nie tosty, tylko gofry chyba. Tak. Jakoś przerażająca. Okej, okay, ale no dobrze by było, jakbyś jeszcze trochę pogotował, dobrze? Więc podaj teraz jakiś fajny obiad. Może spaghetti. Wybaczcie na chwilę, rodzice do mnie dzwonią. Dobra, nasza kornelka sobie czyta. Nasz bidonek gotuje. A Mortimerek. Okej, okay, a kiedy on ma ten bal w sumie? Może jutro? W sensie następnego dnia simowego. Zobaczymy, już jest wieczór. Okej, okay, dobrze. Kornelia dowiedziała się, na jaką przynętę łapie się ryba śmierci, ryba wampirza. Dobrze, zobaczmy w takim razie. Wchodzimy w umiejętności, w dziennik umiejętności. Ryba śmierci. Aha, ryba śmierci się łapie na ustniczka. Czy możemy kupić ustniczka, czy musimy go złapać? Najpierw zobaczę, czy da się kupić. Jeżeli się nie da kupić, to jeszcze będziemy musieli przeczytać, jak złapać ustniczka. Czyli jednak nie na czosnek się łapie. Zaraz, tutaj. Produkty spożywcze. Stamu gwidonka. Ile jeszcze mu zostało do nauczenia się do 10 poziomu? A, jeszcze sporo. Dobra, gościu. Szybciej, szybciej. Okej, okay, dobra, od niedzieli ma być deszcz, a już od poniedziałku no, będzie wiosna, no to będzie można spróbować złowić tą rybę śmierci. Dobrze, to leć teraz z roślinkami, zrób porządek. Gotuj dalej, kolego. Dobra, podaj obiad. Wegetariańskie rolatki może. O, Kościlda już bierze. O, pięknie. Dobra, jest ta Kościlda. Kiciusie, ty się czujesz dobrze, a ciągle masz uszka oklapnięte? Ty też się czujesz dobrze, super. Okej, okay, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Już ugotowane? No to teraz zrób chili con carne. Ej, chili con carne powiedziałam, nie ma granka. Okej, okay. Mam nadzieję, że jutro Mortimer będzie mógł do szkoły pójść. No pięknie, siedzi i gra na kompie. Koniec siedzenia i grania na kompie. Spokój. Ustniczek, z tego co pamiętam, tak? Okej, okay, nie ma ustniczka. Dobrze, no to w takim razie wracaj do domu i musisz książkę poczytać. Okej, okay. W sumie Morty możesz już powoli spanko. Ty jeszcze możesz trochę pogotować. Jak to skończysz, to jeszcze zrób coś jeszcze innego. Łosoś z rusztu na przykład. O, Kornelia wróciła. I teraz szukamy ustniczka. Szprotki, płotki, pirania, rekin, miecznik, sum i ty, roboryba, złota rybka. O, ustniczek i homar. To poucz się o ustniczku. A poza tym, jak ona się czuje, towarzystwo jej siada. No to się z kotami pobawi. A ty możesz kolejną potrawę zrobić. Hamburger wegetariański. Będziemy tak po kolei lecieć. Każdy ma zajęcie, dobrze. Po co ona przyszła do mnie? Ja jej nie znam. O jejku, jejku. Dobra, jak już skończysz, to zjedz coś. Łosoś z rusztu sobie zjedz. I w sumie potem możesz się z kotami pobawić, który kot ma mniej towarzystwa. Ty masz dużo, ty masz mniej. Dobrze, Menelaosik, nasz łowca. To się z nim pobawisz wtedy. Uczucia, daj obwąchać. No i w sumie wszystko po kolei mu zrobię. O, brawo, narzekałeś. Biedny kotek. O kurde, już trzecia w nocy. Dobra, to ty idź spać już, gościu. O, pięknie, śpi. Znowu się nie wyśpisz. I ty jak skończysz to wszystko, to też już idź spać. A, nie możesz na razie. Za duże rzeczy masz do zrobienia. A i może jedzenie na końcu już, po tym jak się z kotem pobawisz. I wtedy możesz... Okej, okay. I zaraz sprawdzimy sobie. Ojoj. Czemu kici? Chwila, my tu się musimy pobawić razem. Opieka szczotku i uczucia, daj obwąchać dłoń. Daj przysmak. Mów.
Baw się. I w sumie, dobra, ścigę jeszcze też możesz zrobić. Zjesz coś. Chciałam, żeby zjadła łososia z rusztu. A potem możesz iść spać. Dobra, Mortimer już niedługo wstanie. Gwidon śpi. Dobrze. No to w takim razie, na razie zobaczymy się rano. Dobra, Mortimer wstał i chce iść na randkę z Bellą, tak? Tak, zaraz będziemy szli do szkoły i nie wiem, czy dzisiaj nie będzie jego balu maturalnego. Więc może, nie wiem, niech się pouczy tańczyć trochę? No, potańcz sobie, Morty. I jeszcze tak napełnimy wykwintnym jedzeniem, żeby kiciusie dobre jedzonko jadły. Nie chcesz tańczyć? A to czemu? Tańcz, gościu. Okej. Tak, ty śpisz od niedawna, a ty już poszedłeś jeść. A ty nie idziesz dzisiaj do pracy? No, idziesz do pracy. No dobrze, on to się najedz jeszcze. Albo i nie. Idź do pracy. Dobrze, ty do szkoły. Świetnie, przynajmniej w końcu mogą iść. A, właśnie, pod blokiem moich rodziców iglo stanęło ostatnio. A ty odsypiesz nocną naukę. A, miałam sprawdzić ustniczek. Na co się łapie ustniczek? Okej. Na suma. Dobrze. A czy mamy suma? Nie mamy suma. Ekstra, więc musimy jeszcze zobaczyć, na co łapie się sumy. Dobrze. Protki, płotki, rekin, miecznik, sum i ty. Dobra. Okej. Także tam Mortimer ma jakieś tam poprawę. Bo tego? Bo fajnie? Bo był gdzieś w ostatnim odcinku, czego ja nie pamiętam? Dobra. Jakoś to będzie. Och! Menelaoskowi nie udało się złapać jakiegoś zwierzątka. A czemu nie wypuściłeś świnki morskiej? Wypuść świneczkę. Wypuść świnkę, mówię. Dobra, to podaruj komuś tą świnkę. Kornelii podaruj, jak już wstanie. Dobra, Kornelia, koniec tego spania. Jak już to ogarniesz, to ogarnij roślinki. Coś już tam nam kiełkuje, co? Ale jeszcze nie wiadomo co. Pielęgnuj ogród i leć do komisu. I zobaczymy, co dzisiaj możemy kupić. A jak tam z długością życia naszego gwidonka? Już coraz mniej zostaje. Niedobrze. Niedobrze, pani ćwir. A Mortimer? Ile jeszcze mu dni zostało? 3. No spoko. Także w następnym odcinku Mortimer będzie miał urodziny i stanie się młodym dorosłym. Czyli pewnie jeszcze jakieś tylko 2 odcinki z trójki nam zostały, czajcie to? Bo tak mniej więcej 3-4 dni nagrywam. Każdy odcinek. A potem jedynka! To będzie miazga. O, dobra. No w sumie możemy to zrobić, jeśli chcesz. Jeśli chodzi o sumę, to już możemy sprawdzić. Suma łapie się na paprykę. Czy my mamy... A czy to był sum sumatrzański, czy to był jakiś sum? Na sumę wąsatego. Aha, sum wąsaty łapie się na ser. I w słodkiej i słonej wodzie. No to możemy w sumie dzisiaj spróbować już suma złapać. Tylko niech tam ona zrobi co trzeba jeszcze. Towarzystwa też ma mało. Który kotek ma mało towarzystwa? Menelaosik znowu ma mało. Dobrze, Mortimer jest wzorowym uczniem. Ty już skończyłeś pracę, tak? Tak, już skończyłeś pracę, to zobaczmy, czy da ci się już przejść na emeryturę. Nie, jest dalej, tylko porzuć pracę. Dobra, no to wracaj do domku. A, to w sumie w takim razie niech Gwidon pojedzie zamiast do domu. Ojejku, zgubiłam kursor. Na tym śniegu. Zamiast do domu niech on leci tutaj. I sprawdzi nasze eliksiry. A Kornelka... Dobra, podwędźmy paprykę z lodówki. Przepraszam, nie paprykę, tylko ser z lodówki. I może więcej tego sera, bo nie wiem, ile to z tego zejdzie.
i tym, że serem spróbujemy suma złapać. Jako, że suma możemy też i w słonych wodach łapać, a że morze nie zamarzło, no to w takim razie wybierz przynętę, ser, ser na suma i złap tak z 5 sumów. Myślę, że to dobry plan. I jeszcze ustniczek. Ustniczek w jakich wodach bytuje? Okej, też w słonej wodzie, więc też będziemy mogli go tam złapać. Zobaczmy, co dzisiaj jest do kupienia. O, bal jest o 18, dobrze. Strój na wieczór mamy zaplanowany, bo ja już mu zaplanowałam wcześniej, jak się zestarzał do nastolatka, to wtedy mu. No, także dzisiaj, koleżko, tylko do 18 czekasz i będziesz miał imprezę. Pamiętam moją studniówkę, to dopiero były czasy. Dobra, co ciekawego? Esencja magii. Serum melancholii. Przeciwna osobowość. Dotyk Midasa. Ach, nic ciekawego. Coś sobie zjesz. Zjedz lunch. Zapiekankę sobie zrób, dobra? Dobra, Cornelia skończyła już z roślinkami. A teraz leć na łowy. O, wybaczcie, sąsiedzi akurat stwierdzili, że będą w rury walić. Tak mi szkoda Stefana. Naprawdę. O, Bella do nas przyszła. Twoja dziewczyna przyszła. A, bo my jedziemy już na ten. Ojejku, paskudnie się ubrałaś. Dobra, zobaczmy, jak tam nasz Mortimer. No idź, że na tą imprezę, gościu, bo się za zdenerwuje. No, okej. Okay. Jedziemy limuzyną. Ekstra. No już się spóźniliśmy na bal. Okej, okay. I co tam jest napisane? Właśnie przejechał się limuzyną. Jakieś sumę złowiłaś? Czy nie? Łosoś. Sumów chyba nie ma. Dobra. No to Morty jest na studniówce. Mortimer Świr właśnie poszedł na bal. To wielka chwila w życiu nastolatka, którą zapamięta na zawsze. No i gitara. Dobra, a co tam robi nasz Gwidonek? Poszedł spać. No to dobrze, to śpi. No to w takim razie idziemy do Corneli. Jak ci idzie łowienie ryb? Okej, okay. Mortimer i Bella byli dynamicznym duetem podczas całego balu. Wszyscy kopiowali ich kroki i przyglądali się ich stylowi. Zdecydowanie jest między nimi pewna chemia. Ty nie miałaś łapać łososia, ty miałaś łapać suma. To sprawdźmy wodę. Aha, bo tu nie ma suma. Kurdełe. Czemuż tu nie ma suma? Może w innym miejscu są sumy. Ewentualnie zawsze mogę sprawdzić w nacie. Zobaczmy, tu są jakieś rybki. Jest sum, dobra. Tutaj suma mi łap. Poproszę 5 sumów co najmniej. I potem ustniczka poszukamy. Tylko, że z tego co widzę, to ona już nie czuje się najlepiej, więc może na sumach skończmy. Nie łapiesz tam, gdzie trzeba. Dobra, to w takim razie z łowieniem sumów zajmiemy się jutro. Mortimer się dobrze bawi. O kurde, ona już złowiła sumę. A, dobra, jedna. Ale tak czy siak ona się nie czuje najlepiej. Który kot jest smutny, samotny? O, Mortimer jest uroczy dla Sima o imieniu Bella. Dobrze, Menelaosek. No to wróć do domu i zabawiaj Menelaoska. Okej, okay. Mortimer wywiera naprawdę duże wrażenie na Simca o imieniu Bella swoim tańcem kurczaka. Bella także zaczęła to robić. Ten duet zdecydowanie dobrze się bawi. No to świetnie. Co tak mało rzeczy możesz robić z Menelaoskiem, co? Koleżanko? No, pięknie. Ganiaj za kotem. Daj uczucia, daj obwąchać dłoń, daj przysmak, mów.
opieka, szczotkuj, zabawa, baw się, zabawa, ścigaj. Seria nawet w dniu jego własnej studniówki może mieć szlaban? A, faktycznie. No ale dobrze, to w takim razie jak się kończy studniówka, to on powinien dostać tą. O, jakaś fotografia. Powiesimy ją sobie nad łóżkiem. Ale powinien dostać statuetkę chyba, koronę króla i królowej balu. Tak pamiętam, że moi simowie dostawali, jak się tak dobrze bawili. No i co, nie dostałeś? Dostałeś tylko fotografię. Przykro mi. Zasłużyłeś na tą koronę, Morty. Ja bym ci dała tą koronę, naprawdę. A jak Widonek ci śpi sobie. Kornelka coś tam robi. Mortimerek. Okej, zobaczmy tą fotografię. Ona jest tutaj. I aha, możemy ją postawić. No pięknie, w swoich zimowych strojach. Okej, no dobra. Jeżeli tak lubicie. No i myślę, że to będzie na tyle dzisiaj już. No, mieli studniówkę. Coś tam się nauczyli, każdy z nich. Jest spora szansa, że uda nam się przynajmniej trójkową część wyzwania nie schrzanić. Film chyba mi się dobrze nagrywa, bo no, co noc po prostu robiłam save'a i się nie wywala. Znaczy, no nie tylko save'a, ale jeszcze nagrywanie, oddzielne pliki robiłam i się nie wywalały, więc no, jestem dobrej nadziei, że wszystko będzie w porządku. Także dzięki za uwagę. I postaram się, nie wiem, czy mi wyjdzie na sobotę, czy mi wyjdą na sobotę kroniki, bo mam problemy ze zdrowiem po prostu i trochę nie czuję się najlepiej, żeby nagrywać, więc może być ciężko, ale postaram się. Także trzymajcie kciuki, no i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Pa, pa i cześć!